złą robotę zrobiły te kostiumy poliuretanowe, skoro tacy zawodnicy jak Caleb Dressel, który przerasta trochę aktualne pokolenie zawodników, jeśli chodzi o sprinterskie dystanse, nie może pobić rekordów świata. Ale jest tak blisko, tak blisko. Czasami padają rekordy w półfinale. Mówiliśmy o tym przy okazji rekordu Adama Pitiego, że w półfinale luźniejsi są, swobodniejsi, pewniejsi. Ta walka o złoto ich minimalnie usztywnia i czasem właśnie nie ma rekordowych wyników w finale, a są w półfinale. Więc bądźmy teraz ostrożni, bo Dressel może pójść na całość, mimo że, jak słusznie zauważył Stefan Tuszyński, musi też rezerwować energię na 50 dowolnym na półfinał, który przecież już za nie 20 parę minut. A więc wielki faworyt, mistrz świata Caleb Dressel, który ma już tutaj dwa tytuły na torze czwartym. A poniżej Minakow, ten młodziak, a powyżej Metela. I Laszlo Czech na szóstym torze. Jak zwykle znakomity start Dressela. On już jest, już po starcie ma pół ciała przewagi i tą szybkość wykorzystuje. No, na pewno wykorzysta to do nawrotu. Na nawrocie zyska kolejne pół ciała nad rywalami, a jest to jedyny zawodnik, który potrafi ostatnie 25 metrów, a nawet słyszałem, że i 50, chociaż nie chce mi się co do końca wierzyć, popłynąć delfinem bez oddechu. No tutaj wziął oddech. Pół sekundy zapasu nad rekordem świata na nawrocie miał. Pół sekundy nad rekordem Phelpsa, ale pamiętajmy, że Phelps wpływał z dołu niejako. Phelps miał gigantyczną wytrzymałość. Ta czerwona linia to jest Phelps przed 10 lat. Proszę sobie go tam wyobrazić, bo Dressel może właśnie teraz pobić ten rekord świata i bije go. Tak, 49,5 sekundy. A więc stało się, stało się. To są mistrzostwa, na których Phelps utracił dwa legendarne rekordy. Ten pierwszy na 200 motylkiem pobił go Christoph Milak w finale, a teraz Dressel odbiera mu rekord na 132 sekundy szybciej. To jest znakomite. I proszę popatrzeć na tego Caleba Dressela. On nie wygląda wcale na człowieka, który właśnie popłynął jakiś epokowy dystans. Spokojny oddech, spokojna twarz. Nie wygląda na faceta, który przed chwilą wykonał wielki, gigantyczny wysiłek z podniesionym tętnem do granic ludzkich możliwości. No, koledzy popatrzyli na niego z takim podziwem. Minakow złamał po raz pierwszy w swojej karierze 51 sekund, ten 17-latek, 50-94. Rewelacja. O 0,01 sekundy uzyskał lepszy czas od Christopha Milaka z tego poprzedniego półfinału. A jest od Milaka 2 lata młodszy. 2 lata młodszy. To będzie pokolenie niesamowite, ale to, co zrobił Dressel, to 45,90, te 32 setne, można porównać do tych 78 setnych. 49,50. Ja powiedziałem 7,50. 45,90. A, 5,90. Boże, co się ze mną dzieje? No ale jak się widzi takie wyścigi, proszę Państwa. Proszę zobaczyć, Laszlo Czech 51,86 i poza finałem. Za chwilę ta ósemka finałowa nam się wyświetli. Oczywiście Phelps na 100 metrów motylkiem nie dominował tak, jak dominował na 200.